Witajcie w samym środku czarnego serca. Jeżeli mówimy o tej bardziej nielegalnej i mrocznej sferze internetu, istniejącej ukrytej sieci, to do głowy wpadają najczęściej dwa ogólnikowe hasła – Deep Web i Darknet. Oba pojęcia są trafne, lecz często mylone, ponieważ absolutnie nie należy ich stawiać koło siebie jako synonimy. Deep Web wcale nie jest taki straszny. Jego indeksowanie stron jest zwyczajnie ukryte i nie można się tam dostać z poziomu podstawowych przeglądarek. No i właśnie jedną z części głębokiej sieci jest Darknet, czyli ta część internetu, która pozwala na w pełni zanonimizowaną zabawę w bardziej lub mniej legalny sposób. Zawartość Darknetu jest potwornie rozłożysta. Można tam znaleźć strony, na których za pomocą płatności w kryptowalutach można nabyć fałszywe dokumenty, filmy snuff, dostęp do Red Roomów, zakupy narkotyków czy nawet dziecięcą pornografię. Sam przemierzając odmęty internetu lata temu trafiłem na stronę, gdzie za 15 tysięcy dolarów można było wynająć płatnego zabójcę, który kierował się dwoma zasadami. Nie zabija dzieci poniżej 16 roku życia i 1000 najważniejszych ludzi świata. Na całą resztę wyrok zapadał w ciągu 3 miesięcy od dokonania płatności. Niemniej jednak mroczna strona internetu wcale nie jest tak trudno dostępna, jak mogłoby się wydawać. Co więcej, można się do niej dostać dzięki jednej z najpopularniejszych stron świata. YouTube. Tajemniczy szyfr YouTube to ciąg 60 znaków, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak bełkot, ale po wpisaniu ich w pole wyszukiwania okazują się być komendą przełamującą wszelkie metadane i algorytmy portalu, odkrywając przed nami setki przerażających wideo z jeszcze gorszymi miniaturami. O ile początkowe filmy są straszne, niepokojące i zwyczajnie chore, tak im dalej w las, to tak naprawdę nie mogę pokazać wam tych filmów, pojawiają się tam prawdziwie nielegalne treści. Zresztą, spójrzcie tylko na to. Tytuł filmu zaczynający się od kropek, dodatkowo nie zawierający żadnego sensownego tekstu poza losowo umieszczonymi znakami, nie jest rozpoznawalny przez algorytmy YouTube, dlatego też nie może zostać on automatycznie usunięty. Zgodnie z polityką serwisu należy zdobyć setki, jak nie tysiące takich zgłoszeń, aby zająć się usuwaniem takich filmów ręcznie. Dodatkowo ukrócona zostaje widoczność takich filmów, bo skoro nie jest on widoczny dla komputera, no to nie będzie też w żaden sposób promowany ani polecany. Nie jest to jedyny taki przypadek. Ciągów znaków zawierających w sobie emotki i kropki jest dużo więcej. Nawet wpisując frazę full stop punctuation, która nie zawiera w sobie nic specjalnie dziwnego, natniemy się na filmy zarówno te mniej popieprzone, jak i te z prawdziwymi nagraniami z egzekucji. Arabski ciąg znaków po wpisaniu w YouTube zawiera jeszcze bardziej powykręcane obrazy niż wersja anglojęzyczna. Ale dlaczego? Pogrzebałem trochę w internecie i dotarłem do źródeł tego tematu. Pomógł mi w tym hiszpański YouTuber El Ricon del Giorgio, który m.in. zarówno on, jak i posty, jakżeby inaczej, na Reddicie, pomogły mi dojść do rzekomej prawdy. Pierwotnie tego typu filmy w dużo mniej pojebanej wersji miały być takim meksykańskim edgy memem. Hiszpańskojęzyczne osoby z dziwniejszym poczuciem humoru podłapały temat i zaczęto rozprzestrzeniać coraz to gorsze i bardziej creepy filmy w internecie, podpisując je tego typu ciągiem znaków właśnie, obierając ten 60-znakowy jako główny, dlatego też jest on najbardziej rozpoznawalny. Z czasem ten mem wyszedł poza społeczności hiszpańskojęzyczne, docierając do dużo większej liczby odbiorców i w taki też sposób ludzie zaczynali ścigać się o pierwsze miejsce w stworzeniu jak najbardziej chorego syfu, jaki się tylko da. Dlatego też dzisiaj jesteśmy w stanie znaleźć materiały zdecydowanie przekraczające wszelkie normy podpisane tym właśnie ciągiem znaków. Przez takiego typu obejścia algorytmów YouTube pokazuje, że furtka do ciemnej strony internetu wcale nie jest tak trudno osiągalna. W końcu ta przyjazna strona ze śmiesznymi filmikami okazuje się zawierać treści, o których nikt by nigdy sobie nie pomyślał. Trzy najbardziej popularne frazy zostawię w opisie, jeżeli ktokolwiek z was będzie chciał zaryzykować i przejrzeć, co takiego YouTube ma przed nami do ukrycia.
Ostrzegam, że treści, na które się natkniecie, mogą być bardzo, bardzo nieprzyjemne, dlatego też robicie to na własną odpowiedzialność. I to tyle na dziś. Dajcie znać w komentarzu, czy macie na tyle odwagi, żeby przyjrzeć się nagraniom samemu, czy jednak rezygnujecie z wchodzenia w ten mroczny świat. Pamiętajcie o Subiksie, żeby nie przegapić kolejnych filmów, a ja tymczasem uciekam. Czarne serce.